Nie chodzi o to, żeby wciągać Ukraińców w to samo bagno, w którym my już dość głęboko tkwimy. Nie chodzi o to, żeby rozwiązywać sprawę polską na poziomie renegocjacji traktatu lizbońskiego. Renegocjować, owszem, należy różne traktaty, ale jeśli już, to traktat Horodelski z 1413 roku, traktat Lubelski z 1569 i traktat Hadziacki z 1658 roku. Te traktaty, te unie należy reformować, tak? Razem z Ukraińcami, razem z Białorusinami. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć, wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej. Dialog prawdziwy między narodami rozwija się przez robienie dobrych interesów. I w związku z tym, zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i ze Lwowa mogli przyjechać do Polski, nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji. Ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną eurokołchozową kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Tak daleko, jak dzięki koronie polskiej sięgnęła cywilizacja łacińska, tak daleko są ludzie wolni, prawda? Na tyle wolni, żeby się dopominać. Antyfoliarz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Widziałeś, Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest ibertrolem.